Przed chwilą zakończyło się spotkanie zespołu kryzysowego w sobotę 4 lipca. Było to drugie spotkanie poświęcone dramatycznej sytuacji na rzece Barycz. Spotkaliśmy się z komendantem policji, straży, z burmistrzem, z przedstawicielami Wód Polskich, sanepidu. Niestety badania wody trwają. WIOŚ te badania przeprowadza, natomiast nie mamy dzisiaj jeszcze wyniku. Chciałbym zaapelować do mieszkańców powiatu mińskiego o to, aby rozsądnie korzystali, czyli właściwie nie korzystali dziś z baryczy. My na pierwszy rzut oka widzimy, że ta sytuacja jest fatalna, że woda nie nadaje się do tego, aby uprawiać turystykę, a więc nie korzystajcie z kajaków, chociaż będzie dziś i jutro ładna pogoda. Nie wybierajcie się na łowienie ryb. Niestety ani my, ani Policja Wielkopolska nie wiemy, co było przyczyną tego zrzutu, który dzisiaj spowodował, że możemy powiedzieć, Barycz jest rzeką martwą. Nie ma tam życia, nie ma ryb, a przy okazji wiele prawdopodobnie stawów, które znajdują się, czerpią z Baryczy, również będzie za chwilę miało ogromny problem, ponieważ ryby po prostu wszystkie wyginą. Także apeluję do Państwa o rozsądek. Mam nadzieję, że wkrótce poznamy źródło tych zanieczyszczeń, że zrobimy wszystko, aby w przyszłości tego nie było. Natomiast to, co się stało, to jest dla naszego parku krajobrazowego, dla Doliny Baryczy, bardzo poważnym problemem i czymś, co nie powinno mieć miejsca.